Ósmy po pierwszej serii jest Jewgenij Klimow, który powraca do dobrej formy z początku sezonu, do dobrej formy z lata, kiedy zdominował letnie Grand Prix. Popatrzmy na drugi skok Rosjanina. Odważnie tutaj wychylił się do przodu, złapał noszenie pod narty i ląduje poza zieloną linią. A zatem drugi świetny skok Klimowa, 138,5 metra w pierwszej serii, teraz 143 z tej obniżonej 15 belki. A zatem będziemy mieli nowego lidera, 1/10 metra na sekundę. Taki tylny wiatr towarzyszył podczas tej próby skoczkowi rosyjskiemu. A zatem nie przeszkadzał mu już za bardzo w oddaniu bardzo dobrego skoku. No, troszkę tak osamotniony, jeśli chodzi o kadrę rosyjskich skoczków, jest Klimow. Pozostała trójka, która przyjechała tutaj do Willingen, odpadła już wczoraj po kwalifikacjach. A powiemy, że to był kombinator norweski, czy nie będziemy? Możemy przypomnieć, oczywiście. Dobrze się stało, że przeniósł się, przestawił się na skoki, no bo jednak w tej konkurencji jest zdecydowanie lepszy. No i teraz pod